Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii Brawl Stars. W tym odcinku zrobimy opening karnetu zadymiarskiego. Także mamy trochę do otwierania. Jak i również Alei Pucharków. Tu też mamy trochę nagród do odebrania. Zacznijmy więc od Alei Pucharków. Pierwsza nagroda, punkty mocy. Wszystkie punkty mocy dostępne będziemy dawać do Jackie. Następnie zbierzemy sobie złoto, 50 złota i otwieramy pierwszą skrzynkę, pierwszego boksa. 41 złota, 10 punktów do El Primo, 10 punktów do Rozy i 10 punktów do Poco. Teraz odblokujemy nowego zadymiarza. Jest, wrog jest odblokowany. Bierzemy złoto, skrzyneczkę otworzymy, drugą małą. 70 złota, 6 punktów Barley, 10 punktów Jessie. Dodamy punkty mocy do Jackie, tak jak już powiedziałem wcześniej. Wszystkie punkty będziemy dodawać do Jackie. No to jedziemy dalej. Zbieramy złoto. Znowu punkty do Jackie. Jackie już ma 166 punktów. Duża skrzynka. 55 złota. 14 punktów do Bulla. Chyba nic ciekawego nie będzie. Jessie 15 punktów. Nita 20 punktów. Następne złoto zbieramy, monety, duża skrzynka i też nic ciekawego nie będzie. Jessie, Poco, punkty mocy, Nita 50 punktów, o, to dużo. Dodajemy następne 50 punktów do Jackie. ...216 punktów już ma Jackie. Odbieramy nowego zadymiarza, jakim jest Dynamike. Bardziej to przypomina jakiegoś górnika szalonego. Następny box. Dwa przedmioty, to nic nie będzie. Znowu punkty mocy do Rozy, do Jessie punkty mocy. No w końcu by się trafił jakiś zadymiarz. Dodajemy do Jackie, 150 punktów, już w sumie mamy 366 punktów, 50 monet, tu też nic nie ma, same punkty mocy do zadymiarza. Więc teraz przechodzimy do karnetu zadymiarskiego, może tu coś będzie. Najpierw odblokujemy te darmowe skrzynki. 17 złota, Shelly 5 punktów, Nita 5 punktów. Duża skrzynka, no oby coś tu było. Nic nie będzie. 39 złota, Colt 12 punktów mocy i Jackie 25 punktów mocy. Zbieramy złoto i czas na megaboxa. Tu już musi coś być. No nie, piątka, pewnie nic nie będzie. Colt 10 punktów, Jessie 12 punktów, Rosa 18 punktów, Dynamike 32 punkty, Poco 44 punkty. Kolejna mała skrzynka, też nic nie będzie oprócz punktów. Barley 5 punktów, El Primo 10 punktów. Duża skrzynka,
to tu mamy 3 nagrody. No może coś będzie w końcu. Colt 12 punktów. Bull 20. O, jedyneczka mruga. Jakaś nowa postać będzie. Co to za postać? Co my to mamy za postać? Penny. Odblokowaliśmy bardzo rzadką Penny. Nie jest to legenda, ale jedną postać już odblokowaliśmy. Następna skrzyneczka. I mamy w niej 52 monety. 8 punktów do Rozy. El Primo 13 punktów. I Colt 16 punktów. Następny boksik. Otwieramy. 2 przedmioty, czyli nic ciekawego nie będzie. Do Broka 4 punkty. Do Rozy 5 punktów. Kolejna duża skrzynka do otwarcia będzie. Może tu się trafi jakiś nowy zadymiarz. Może jakaś legenda? No raczej chyba nie. Colt 11 punktów. Bull 20 punktów. I Penny 50 punktów. 50 punktów do naszego nowo odblokowanego zadymiarza. Odbieramy punkty mocy. Dajemy oczywiście gdzie? Do Jackie. I mamy 441 punktów w braki. Następny boksik otwieramy. 13 monet. Poco 7 punktów. I Roza 8 punktów. Coś cieniutko ten opening idzie, ale to już nie ode mnie zależy. Dlatego otwieramy następny boksik. 68 monet. 10 punktów do Penny. El Primo 15 punktów i Poco 30 punktów mocy. Teraz czas na Mega Box. Otwieramy. Ile będzie? Ile? 5. Kurde. 16 punktów do Penny. Dynamite 25 punktów. Nita 32 punkty. Bull 50 punktów. Barley 72 punkty. Czas teraz na płatny pakiet. Pierwszą skrzynkę otwieramy. 3 przedmioty, tu też nic nie będzie. Brock 12 punktów. Nita 12 punktów. I Jackie 20 punktów. No to lecimy teraz z Megaboxem. Otwieramy i znowu 5 przedmiotów. Chyba w tym openingu nie jest mi dane jakaś legenda. No, same punkty mocy. Jedyneczka się nie świeci. Same punkty mocy będziemy mieć chyba w tym openingu. No ale nic, nie traćmy nadziei. Jedziemy dalej. Otwieramy następnego boksika. 56 monet, Bull 10 punktów, Roza 62 punkty i jedyneczka jest 2 razy 200 żetonów. Dodajemy punkty do Jackie i nasza Jackie już ma 605 punktów. Zbieramy złoto. I doszliśmy do finału tego odcinka. Odblokowujemy zadymiarza, jakim jest Gale. To by było na tyle w tym odcinku. Nie zapomnij o lajku i subiku.